skupiam się tylko i wyłącznie na tym, co przede mną i oczywiście czerpiąc ze swoich doświadczeń poprzednich i z tych dobrych i z tych złych, chciałbym, żeby Arka wróciła na salony po prostu. Oglądałem na bieżąco mecze Arki i praktycznie przez cały sezon, bo ta liga, pierwsza liga jest coraz bardziej atrakcyjna i szczególnie mecze Arki się bardzo dobrze ogląda, więc na pewno jestem na bieżąco. Ostatnie dni już bardzo intensywnie pracowałem. Oczywiście już mam jakiś pomysł, ale to są początki, muszę poznać jeszcze dobrze drużynę zawodników indywidualnie, więc to jest proces, ale już widzę mniej więcej, jakbym chciał to zacząć. Nie potrzebuję wolnego. Jestem zdrowy, chętny do pracy. Optymistycznie podchodzę do tego. Nawet bym powiedział, że taka oferta, jaką dostałem z Arki, to jedna z takich wymarzonych, bo będąc tutaj, nawet prowadząc Miedź Legnica w tamtym sezonie w Gdyni w meczu, nawet sobie myślałem, mówię, fajnie by było tu kiedyś pracować, bo atmosfera była fantastyczna wtedy, bo Arka jeszcze walczyła też o awans do Ekstraklasy. I tak sobie myślałem, chodząc tutaj po Murawie, mówię, kurczę, no w takim klubie pracować to jest coś. I cieszę się, że tu jestem. Przede wszystkim skompletować sztab, który już w tej chwili ten proces trwa. No kadra drużyny też. Ona się na pewno będzie trochę zmieniała, więc to na najbliższe dni, bo to jest najważniejsze, poznać drużynę, skompletować jak najszybciej kadrę na najbliższy sezon. Ale z tego, co też już widzę, jest dużo młodzieży dobrej i to mnie bardzo cieszy, bo ja bardzo lubię stawiać na młodych piłkarzy i w Arce widać, że tej młodzieży jest sporo i sporo jest utalentowanej młodzieży i to też bym chciał, żeby to był pewien taki klucz do współpracy mojej w klubie, nie tylko skupić się na pierwszym zespole, ale czerpać z tych młodych chłopaków, bo widać, że ich tu jest sporo.